Siemano widzowie, dzisiaj part drugi zwiedzania opuszczonej fabryki. Witam was na kolejnym odcinku z tej fabryki. To jest Wiktor, a to jego młodszy brat Franklin. A tam jest Adrian. Idziemy. Byliśmy tu w nocy, a teraz przyszliśmy w dzień. Dobra. Teraz sobie uważasz. Dobra, zwiedzamy jakby co. Tam jakiś chłop, ale ten chłop równie dobrze mógł być jakimś pomieszkującym tu bezdomnym. Jakie bloki betonowe. Dobra, zwiedzamy dalej. Fajny teren, pagórki, zarośnięte trawą. Ładna trawa. Dobra. Wiktor, prowadzisz. Wiktor jest tak jakby naszym przewodnikiem. On tu w okolicy mieszka i zna każdą ścieżkę. Dobra, bo on albo ona mają tam swoją budkę. A, okej. I będzie nas gonić w razie czego? No. Kurczę, ale tu nie ma żadnej bramy. Tu nie ma żadnej bramy, nie ma żadnego napisu, że wstęp wzbroniony. To właściwie tu można normalnie chodzić. Jaki problem? Dobra, idziemy szybciej. Cały czas nakręcam, tylko że tu nie ma żadnego parkanu, żadnego napisu. Patrz, no właściwie normalnie chodzimy. No tam nie masz nic, ale wiesz co jest najgorsze? No. Ja ci powiem, jak tam przejdziemy, no. Tam masz taką już fabrykę dowaloną stare. Duża. Jakieś magazyny takie otwierane na ten, tylko z drugiej strony. No. A pousuwali te shopy, co tu były. Tu były kiedyś shopy takie. Shopy? Shopy. No. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Tutaj byliśmy, kiedy wchodziliśmy do tej fabryki. Byłem dosłownie tutaj, więc wchodzimy teraz po latach. Zastanawiam się tylko, czy nas obserwują. Jest tam ktoś? Już chowałem, jak drzwi się zamykają samochodem. I gaśnica też. Dobra, idziemy. Wyprosi nas to. Dobra. Ale jak będzie nas kontur? Ja tu widać jakie warsztaty, czy nawet mówiłeś o fabryce jakiejś gdzieś tu jest podobno. Dobra, chodźcie jeszcze. To, ale nie wiesz już niczego. Gołąb tylko przeleciał na górze. To gołębie. To ptaki, gołębie mają tu gniazda. Tak, gniazdo gołębi tu jest. Nie zostawcie narzędzia. Nie bierzcie niczego. Po prostu zwiedzamy. Tak, wychodzimy, nic tu nie ma. Chodźmy, prowadź do tej fabryki, co mówiłeś. Ale to jest bardziej pod fabryką, bo to jest bardziej pod taki garaż. No raczej tak. Czyli monitory jakieś.
Dobra, nie bierzcie niczego, bo to nie wasze. Chodźmy. Ktoś tu jest. Nie zostawcie to, nic tam nie ma. Ktoś tu jest. Tak. Ale co oni tu mogą robić? Słucham? Co oni tu mogą robić? To myślę, że to jakieś magazyny, warsztat, jakieś coś. Trzymają jakieś rzeczy, po prostu. Trzymamy się cały czas zasady. Zwiedzamy, niczego nie niszczymy, ani niczego nie zabieramy. Żeby było jasne. Wygodnie? No, chcesz coś spróbować? Chodźcie, zobaczymy. Dobra, idziemy. No fajnie. Nawet pan wszystko. Fajny. Byś miał ten tron gamingowy od razu, nie? Tron, no. Jasne. Znowu zabłądziliśmy, czy co? Tamtędy jednak. Nam zostawił film na chwilę. Dobra. Wychodzimy stąd. Teraz wychodzimy albo idziemy w stronę kolejnego budynku, który podobno jest dużą, opuszczoną fabryką. Zobaczymy, co tam będzie. Nie było tego. Aha. Nie, bo tu prawdopodobnie leży też elektroniczny złom. Tu dopiero tu zobacz, jaki będzie złom stary. Aha. Monitory, papier, telewizory, wszystko tu jest. A, bo to złomowisko jest chyba. Naprawić to. No bardzo możliwe, że to. To jest firma ekonomiczna do tego. No ekonomiczna firma tu kiedyś była, bo my czytaliśmy w internecie do tego. To może wpisz sobie Witold Ekon, nie? Co? O, okno otwarte, tak. Nie, to nie znaczy, że zaraz ktoś tam jest, jak otwarte okno, ale to znaczy, że jest w pobliżu. Bo ktoś to by szedł na... O, tam idzie ktoś, tam. Ty, Wiktor po mojej prawej stronie, tam. Ktoś tam szedł, ale nie wiem. Zobaczymy. Wyglądał trochę na bezdomnego, chociaż może to być robotnik jakiś. Tak. No. Ojciary, wy tutaj wyburzacie. Wyburzacie tutaj. No nie wiem, tutaj jest ochrona, ja nie wiem, jak to się tutaj. Bo tu nawet nie ma żadnego parkanu, żadnej tabliczki, nic normalnie. Nie rozumiem, ale tam jest normalnie ochrona, jest parę, ten jakąś szlaban, i także tutaj na tym terenie to nie wiem, czy oni pozwalają w ogóle przebywać. Czy to dobry pomysł, nie? A tam jest jakieś wyjście z tamtej strony? Nie, tam są krzuny i kupa badyli, nic więcej. A. Nie ma żadnego przejścia. Jedynie co tutaj też jest dziurawy płot, to tam macie to przejście na grabów takie jest. A wiem, bo my... Powie pan, gdzie to jest tak mniej więcej przejście, to wyjdziemy. Tam po maszyny musimy. To idziemy kółkę tego kata, tej kopalni. Bo praktykujemy urbex, po prostu zwiedzamy opuszczone budynki. No tutaj na teren tego to tam nie wyjdziecie, bo tam jest wszędzie okamerowane, jest ochrona, także tam nawet nie ten. No dobra. Dla własnego, tak powiem, bezpieczeństwa nie próbujcie wchodzić. Pana Blika, ten Reno.
Trzymaliśmy to ochroniarzy. Oni tam siedzą na początku i tam ograniczają się do otwierania i zamykania tego. No tak. Dobra, to możemy iść tam, gdzie ta... Tam wyjście będziecie mieli tam w rogu. Za tym gruzem za koparką. No okej, okay, dobra, dzięki. No, niezły. Ja i tak bym te monitory wziął sobie i naprawiał. I byś wyszedł ręką. No, no. Nie? To to chroniarka idzie, tak? Aha. Dobra. Państwo stąd weszliście. Stamtąd normalnie jest przejście przez te... Nie ma przejścia, bo nie ma przejścia. Kamery to jest teren prywatny. A, bo tam nie było... Ja nie mam... A, bo tam nie było nie nawet napisane... Często tak jest napisane. Ale tam jest. Płocie, tak, dobra, tam pani, my już wychodzimy, idziemy tam nie, do my chcemy tam tylko... ja naprawdę mam co drugi dzień, więc ja policję wezwę i wezwę, po prostu tu nie wolno chodzić. No dobra. To nie, one nie obowiązują. My już mamy, idziemy tam do muru. Ja po prostu, ja jestem... A, rozumiem. No to gdzie jest... Gdzie jest najszybsze, no najprostsze wyjście? Tam? Tam dobra, no to idziemy. Proszę i bardzo dobra. Proszę więcej tutaj nie wchodzić, bo będzie policja na kamerach. Państwo już jesteście, policja straż miejska i nasza służba też patrolowa. No dobra. Więcej absolutnie nie, to wszystko na kamerach. A ja dostanę przez Państwa z A rozumiem. Okej, okay, dobra, to przepraszamy, idziemy do wyjścia. Absolutnie. Dobra. Przynajmniej to dowiedzieliśmy się, to były ruiny tego. To no. Były ruiny, tutaj były domki takie mieszkalne. No pewnie kiedyś były. Tutaj no. Właśnie ludzie mieli tam. To wszystko to jest właśnie z tego. No. No ale coś się wydarzyło. Jest, było co pokazać. Szukamy wyjścia. Gdzieś pewnie jest. Ale to już byłoby kradzież. Jak chodzimy na urbexy, to nie bierzemy niczego, ani niczego nie niszczymy. Dobra, wyszliśmy. Dobra. Jesteśmy, jaka droga. Wow. Ty, a może pójdziemy tam, zobaczymy co tam w ogóle jest. Tam są działki. Działki? Ale może znajdziemy coś, może randonautyka czy coś? Tam są działki, serio, ja tam mam działkę. Serio? Tak. A nie da się tam przejść, jakiś fajny teren? Bo tam to trochę, no właśnie. Ale nie. Chodźcie, przejdziemy się, no pewnie. Może znajdziemy coś fajnego, no chcemy wracać do miasta, bez sensu. Patrzcie widzowie, jaka fajna droga. Nie, no teraz nie będę nagrywać, na razie pauzuję.